Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz nadszedł czas na nagranie piątkowego odcinka. A w tym piątkowym odcinku chciałbym Wam pokazać moje kwoki, a także kurczaki, które są łyse. Ale zacznijmy od kwok. Na kurniku na wybiegu u Bolka i Kazika w sumie jest w tej chwili 8 ptaków. 8 dlatego, że Kalina oraz Galina odjechały do innych hodowców, których pozdrawiam. Więc ptaków zostało 8. Ale jak widzicie, w tym momencie na wybiegu jest 5, a to dlatego, że tutaj w kwoczarium siedzą 3 kwoki. Siedzi Ruzia, siedzi Anka i siedzi oczywiście kto? Oczywiście kto? Super kwoka Halina, którą dobrze, doskonale znacie przecież z tego kanału. Halina, buziak dla widzów. Tak jest. Zobaczmy, czy kwoczki mają pod sobą coś. Nie mają absolutnie niczego, a mimo to siedzą. Mimo to siedzą. Ja próbowałem je już odkwoczyć, ale jakoś bez rezultatu. Za chwilę dojdziemy do łysych kurczaków. Natomiast chciałem Wam również pokazać tutaj te green shell'e, które są bardzo fajne, takie z czubkiem. Duże, są to duże kury. Już niebawem zaczną się nieść. Zaglądam tutaj do kurnika, do gniazd, bo lada dzień powinno pokazać się od nich pierwsze jajko, ale jeszcze nie ma, ale jeszcze jest za wcześnie. Turystka jak zwykle poza wybiegiem. Wchodź turystka, wchodź. A na wybiegu młodej zbrodni oczywiście pan Lucyfer, oczywiście Kamila. Powinna też kręcić się tutaj gdzieś Raven. O, jest tutaj. Słuchajcie, tutaj na tym wybiegu, o, cała woda wypita. Za chwilę Wam przyniosę. Na tym wybiegu i w tym kurniku od czasu do czasu pojawiają mi się tutaj jakieś dziwne jajka. O, i zobaczcie. 2 jajka. Ojej, no patrzcie, co one mi robią ze sznurówką. Co to jest? Taka dobra sznurówka. Od starego buta Kazika. Stary but Kazika to najlepsze jedzenie dla kurczaków. Ależ ten samolot hałasuje. No i co? Zobaczcie, rozwiązały mi buta. Ja w tej chwili przejdę na wybieg do Niosek. Zobaczyć, ile jest w ogóle dzisiaj jajek. Czy sytuacja się poprawiła, czy pogorszyła, czy jest na tym samym poziomie, bo ostatnio trochę słabo. Więc tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 jaj. Ale to są jaja ze wszystkich kurników dzisiaj. Więc to ostatnio jest taka norma, że tych jajek jest dość niewiele. Już sytuacja była naprawdę fajna. Tych jajek było ponad 20. No a w tej chwili, wygląda to tak, że tych jaj jest po 6, po 8. Przedwczoraj było chyba tylko, były tylko 3 jajka. Dobrze, ja wypuszczę teraz na wybieg, ale najpierw zawiążę sobie buta. Już Was wypuszczam, już Was wypuszczam, bo jeszcze dzisiaj nie łaziłyście, więc start. Kurzy wyścig. Dobrze, korzystając z chwili spokoju,
spróbuję pokazać wam, tak jak wspominałem, łyse kurczaki. Tak, ja wiem, że się boisz. Ja wiem, że się boisz. O, właśnie przyszła jakaś wiadomość do mnie z Messengera. Za chwilę ją odczytam. A póki co pokażę wam łyse kurczaki, moje czarne sępy. No i teraz pytanie do znawców. Kurczak wygląda tak, zobaczcie. On tutaj ma normalną, gołą skórę. Jakiś tam puszek ma na głowie. I teraz pytanie, czy to jest taka rasa? Czy to jest kurczak typu gołoszyjka? Czy o co chodzi z tym kurczakiem? Bo tych kurczaków jest więcej. Ja w tej chwili nie jestem w stanie określić, czy jest to rasowy Ajamcemani, czy jest to miks Cemani, czyli Lucjana, z Kamilą, czyli skórą rasy Feniks. Część tych kurczaków, które tutaj widzicie, tych takich smukłych, chudych, są to kurczaki czysto rasowe Ajamcemani, a część są miksami, tak jak powiedziałem, skórą rasy Feniks. Ja nie jestem w stanie w tej chwili zidentyfikować, które z nich są takie łyse. Trudno, bardzo trudno to rozpoznać. Natomiast tych takich łysków jest tutaj więcej. To nie tak, że tylko jeden. Jest ich tutaj przynajmniej 3 albo nawet 4. O, zobaczcie, kolejny taki łysek. I teraz pytanie. Jeśli to nie jest taka rasa, to w takim razie co tym kurczakom dolega? No idź, chcesz iść do kolegów? No sępik. Zobaczcie, po prostu sępik. O, ja go puszczam wolno, niech idzie. Ale z kolei tutaj na przykład ten jest zupełnie normalnie upierzony, opierzony. I ja nie wiem, o co chodzi z tymi kurczakami. Dlaczego one mają takie łyse głowy? Co tutaj się dzieje, co tutaj poszło nie tak, że one wyglądają tak, a nie inaczej? Okazuje się również, że o, srebrzysto-szyi kogut, identyczny jak poprzedni Johan, będzie tutaj dobrze pasował do turystki, więc jeśli ktoś reflektuje na kurki rasy zielononóżka srebrzysto-szyja, to mam jedną parę, kogucik plus kurka. Tak jak mówiłem, do sprzedania jest również Lucifer i Raven, czyli para kur rasy Ajamcemani, a także Kaziu i Malutka. Świetnie, świetnie wyglądający kogucik, świetnie wyglądająca kurka, ale nie mogę mieć tyle. Idą nowe, rosną nowe, młode kurczaczki, więc redukcje muszą nastąpić. Tutaj na tym wybiegu również mam fajnego koguta, ale jego akurat chcę sobie zostawić. Dobrze go już znacie. Mam nadzieję, że kojarzycie. To Stachu. Stachu numer 2, który odziedziczył po Feniksie ten piękny, długi ogon, a srebrną grzywę najprawdopodobniej po Hansie, który w tej chwili jest na dużym wybiegu, którego przed chwilą widzieliście wybiegającego razem z kurami na zielony wybieg. I ten kogucik najprawdopodobniej zostanie u mnie na dłużej, ponieważ bardzo mi się podoba, a z uwagi na to, że jego wymiary nie są za wielkie, jest to dość smukły kogut, nie będzie zajmował zbyt wiele miejsca tutaj, to postanowiłem, że on po prostu u mnie zostanie. Pokażę wam z bliska, bo jest okazja, tą kurkę. Jest to miks rosy, zwykłej rosy
z Brunerem, którego już tutaj nie ma. No i tak, tak by się przedstawiała sytuacja, jeśli chodzi o kurczaki. O, zobaczcie, bajlarinka ze swoją czarną kropką na grzbiecie ładnie tutaj biega. To też będzie fajny kogut. A tutaj świetna kurka, świetna. Na pewno ją będę chciał ją sobie zostawić. Ciekawe, czy uda się pokazać Wam ją z bliska. O, tak wygląda. Fajnie jest. Fajnie jest ubarwiona. No czekaj, czekaj, pokaż się. Fajnie jest ubarwiona, taka brązowo-pomarańczowa. Czarna główka. No, idź, idź, dobra. Ale zobaczmy, zobaczmy, co też tam słychać. U kogo? Co też tam słychać? U pana mecenasa. A to ciekawa bardzo sprawa jest. Co tutaj robi jajko? Pytam i zapytuję. A do loży VIP-ów i promotorów trafia dzisiaj Piotr Sochański. Piotr jest osobą, która powinna była trafić tutaj już poprzednim razem, ale jakoś w ferworze dnia mi to umknęło. Piotr jest hodowcą, który zakupił ode mnie Brunera oraz Hildę. Zapewne wiecie, zapewne jeszcze pamiętacie Brunera i Hildę, więc Piotr przy okazji zakupu Brunera i Hildy wsparł kurnik Kazika, wsparł żyjące tutaj kury, zostawiając 3 worki jedzenia dla moich kur. 3 worki paszy, 2 worki paszy plus 1 woreczek suszonej pokrzywy. Ja pokazywałem Wam to jedzenie, więc nie będę już tego powtarzał. Piotrze, raz jeszcze bardzo Tobie dziękuję za te prezenty. Natomiast wszystkim VIP-om, dla wszystkich VIP-ów i promotorów, dla wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób wsparły kurnik Kazika, oczywiście, co? Oczywiście wielkie brawa. Tutaj, jak widzicie, stoi ten stary i już w zasadzie nieużywany wybieg, w którym trzymałem kurczaki. I tak się zastanawiam, czy go zostawiać, czy demontować. No bo z jednej strony kurczaków już nie ma, a z drugiej strony zawsze jest to fajne miejsce na przykład na jakąś kwarantannę dla nowych kur, dla nowych ptaków. Zobaczcie, co tutaj się w środku dzieje. Wszedł mi kret, jest już tu, 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 tu i tu, ale jakby tego było mało. To jest końcówka jego, tuneli, bo kret zdominował cały trawnik wokół domu. Przekopał się naprawdę wokół całego domu, jest z każdej strony. Ja cały czas z nim walczę, jak wiecie, nawet materiały pirotechniczne nie dają rady. Zobaczymy, zobaczymy, co dalej z tym będzie. Natomiast w tym odcinku to już wszystko. Ja pomału się z Wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, pingwiny na Antarktydzie, Polaków na wyspach, w Szkocji, w Irlandii, w Anglii, Polaków w Niemczech, we Francji, w Belgii, w Hiszpanii, w Ekwadorze, Polaków na Hawajach i wszystkich widzów z kraju, czyli, znowu jedziemy z tematem. Pozdrawiam, pozdrawiam Podkarpacie, Małopolskę, Śląsk, Dolny Śląsk, Śląsk Opolski. Masz. Pozdrawiam widzów z Lubuskiego, z Wielkopolski, z Mazowsza, z Kieleckiego,
Świętokrzyskie, Łódzkie, Podlasie, Pomorze, Warmie i Mazury i Kaszubów. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w następnym odcinku.